Cześć! Jak nauczyć się raz a skutecznie cykli podziałowych komórki? Wystarczy do tego kartka papieru, nożyczki, kilka kolorowych mazaków, flamastrów oraz oczywiście pineska. Powtórka z biologii. Niektóre tematy potrafią przysporzyć wiele problemów, jeżeli chodzi o ich zapamiętanie. Jednym z takich tematów jest zapamiętanie cykli podziałowych komórki, czyli wszystko, co po kolei po sobie następuje. Przygotowałam dla Ciebie bardzo fajną pomoc dydaktyczną, która w łatwy i efektywny sposób pozwoli Ci zapamiętać wszystkie te niuanse. Zobacz, jak to wygląda. Moi drodzy, przygotowałam dwie plansze. Pierwsza plansza dotyczy schematów, które są związane z poszczególnymi tutaj fazami naszego cyklu mitotycznego. A na drugiej macie opisy, co w poszczególnym się naszym schemacie znajduje. I żeby w łatwy i kreatywny sposób sobie to wszystko powtórzyć, utrwalić, wystarczy teraz wziąć nożyczki, powycinać nasze kółka po obwodzie oraz po przecięciach. No i oczywiście bierzemy się do roboty. Dobra, mamy już wycięte, więc teraz, żeby uprzyjemnić sobie pracę z tym naszym kółeczkiem, wystarczy je pomalować. Wtedy oczywiście będzie nam się lepiej i efektywniej zapamiętywało. Więc sobie malujemy poszczególne elementy. Ja zaczynam od centrioli, a Wy już od czego tam chcecie. Dobrze, mamy już pomalowane, mi to sprawnie poszło, mam nadzieję, że Wam też. Moi drodzy, teraz co trzeba zrobić? Jak widzicie, mamy powycinane nasze skrzydełka wiatraczka. Wystarczy, że je w odpowiedni sposób sobie pozaginamy, żeby nam później łatwiej było pracować. Następna rzecz. Bierzemy sobie pineskę, wkładamy w sam środeczek i mamy taki kolorowy wiatraczek. Można też usztywnić sobie jakąś nakrętką od spodu, żeby nam się nic tutaj nie złamało. I moi drodzy, cała magia polega na tym, że tym wiatraczkiem można kręcić. I Waszym zadaniem każdorazowo, kiedy sobie przypominacie dane zagadnienie, wystarczy dobrze przyporządkować dany schemat o znaczeniu i później, przypominając sobie zarówno po schemacie, jak i po treści, co się w nim dzieje. W ten sposób, w łatwy i kreatywny sposób, zapamiętacie wszystkie te treści, które się znajdują i dotyczą mitozy. Mam nadzieję, że takie kółka pomogą Ci w efektywnym zapamiętaniu wszystkich informacji związanych z cyklem podziałowym. No i oczywiście sprawią, że nauka będzie przyjemnością, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo, jeżeli chcesz więcej takich kreatywnych pomocy, to napisz mi, o czym one mogłyby być w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli chcesz sam zrobić sobie takie właśnie kółka, to plik do pobrania znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Pa, pa!